jak ktoś potrzebuje i gramy. Nie, z panem Jackiem. Witam pana Jacka bardzo, bardzo serdecznie. Ostatnio pan Jacek mnie stuknął, zachował się nieelegancko. Dzisiaj też gra jakieś dziwne debiuty, których ja nie umiem i nie rozumiem. Postawię piona do centruma. H6 to niedobre posunięcie. To strata czasu, panie Jacku. O. I przechodzimy do obrony pana doktora Zygberta Tarasza. Tu nie miałem zamiaru stawiać gońca na G5. Mogę go od razu postawić na F4, prowokując posunięcie H6, jak grywał nasz rodak Anatol Karpow. Nasz rodak Anatol Karpow. Gonię C7 i tu plan Wojtkiewicza Ulmana. Cokolwiek to trudne słowo znaczy. Chcemy wybić tutaj i zablokować pionka D5. A może powinienem zacząć myśleć już w tej partii? Jak sobie lekutko z panem Jackiem pogrywa. Pan Jacek zwolnił tempo, wyrzuciło pana Jacka. Nie, no tutaj to odbijam. Nie, no panie Jacku, jak tak można? I co teraz? No to atakuje czwarty raz, panie Jacku, bardzo proszę. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery. No to bije. Bije tu i nie bardzo skoczkiem można bić. Mówiłem, panie Jacku, że nie można zbić skoczkiem. Pan mnie nie słuchał. Dziękuję bardzo serdecznie, ale pozycja już była trudna. Ten, ze względu na ruch H6 wariant w ogóle jest trudny.